Przed chwilą żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli swoją przysięgę. To ważny dzień w życiu żołnierza. W ten sposób żołnierze udowodnili swoją ofiarność, gotowość służenia ojczyźnie, gotowość służenia Polsce i Polakom. Bardzo za to dziękuję. To jest wyraz patriotyzmu. To jest wyraz służby innym. To jest właśnie postawa żołnierzy Wojska Polskiego. Pan prezydent Andrzej Duda mówił już o zaangażowaniu pań i panów żołnierzy Wojska Polskiego w ciągu ostatnich dni w usuwaniu skutków powodzi, potopień, w pomocy niesionej mieszkańcom województwa podkarpackiego. Również za to bardzo serdecznie dziękuję. Jesteście zawsze gotowi, zawsze blisko. Widzą to mieszkańcy nie tylko województwa podkarpackiego, ale widzi to cała Polska. I Polska to docenia. To, że można na was zawsze liczyć. Zarówno wtedy, kiedy przeżywaliśmy czas epidemii, kiedy pomagaliście na przykład w domach pomocy społecznej, jak i dziś, kiedy mamy do czynienia z żywiołem, który niszczy domy, wtedy zawsze jesteście na miejscu. Wtedy zawsze niesiecie pomoc potrzebującym. Chciałbym podkreślić, że kiedy w 2015 roku pan prezydent Andrzej Duda obejmował swój urząd, Wojsko Polskie było mniej liczne, Wojsko Polskie nie było wyposażone w nowoczesny sprzęt, Wojsko Polskie nie było tak silnie włączone w system Sojuszu Północnoatlantyckiego i nie było też Wojsk Obrony Terytorialnej. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za to, że wśród sukcesów pierwszej kadencji pana prezydenta jest również utworzenie WOT-u, utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziś już 25 tysięcy żołnierzy służy w WOT-ie. Jesteśmy wciąż w procesie tworzenia poszczególnych brygad. 3. Podkarpacka Brygada WOT-u jest już gotowa do tego, żeby działać w sytuacji, w której jest taka potrzeba. To jest rzeczywiście wielka, wielka wartość. Dziękuję Państwa najbliższym, rodzicom, najbliższym, którzy wspierają was na co dzień, którzy zawsze są na miejscu, żeby udzielić wam wsparcia w waszej służbie, którzy zawsze czekają w domu na wasz powrót ze służby. To niezwykle istotne. Dziękuję wam za postawę, za patriotyczną postawę, za niesienie pomocy innym. To jest niezwykle istotne dla teraźniejszości, ale dla przyszłości naszej ojczyzny także. Rok 2020 to szczególny rok również z powodów tego, że w tym roku obchodzimy stulecie Wiktorii Warszawskiej, zatrzymania nawały bolszewickiej. Mogę powiedzieć wprost, jesteście godnymi spadkobiercami tych pokoleń, które najpierw doprowadziły do tego, że Polska wybiła się na niepodległość, a potem obroniły naszą ojczyznę przed nawałą bolszewicką. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wam za służbę.